Jednym z pierwszych pionierów adwentyzmu na terenie Krakowa był Paweł Król, który swą misję ewangelizacyjną prowadził w tym oto maleńkim domku w warsztacie szewskim, gdzie zapoznawał wszystkich z adwentyzmem. Tutaj też mój ojciec usłyszał pierwsze słowa o adwentyzmie. W piątek proszę przyjść po buty po godzinie 16, bo później ja mam sabat. Pierwszym adwentystą na tym terenie był Paweł Król. Kolejnymi adwentystami to moi rodzice, następnie nawrotcy, którzy tutaj mieszkają, następnie rodzina Grabarczyków po prawej stronie. Kolejnymi to rodzina Pitrów, rodzina Włodarczyków, rodzina Sochanków i jeszcze inne osoby, które w tej chwili tworzą już zbór w Nowej Hucie. Tu za mną stał kiedyś, w czasie szczególnie okupacji i przed wojną, dom drewniany kryty szczechą. Tutaj się ja również urodziłem i tutaj było moje pierwsze zetknięcie z adwentyzmem, kiedy zaczęły się sprzeczki między moją mamą i tatą. Tata już był gotowy do chrztu, a mama była całkowicie przeciwna temu. Gdy miałem 4 latka, po raz pierwszy udałem się z moim tatą do zboru na ulicę Bracką 5. Wyprawa była dla mnie wielką atrakcją, bo to był to długi spacer z Czyżyn do Brackiej, to się około 7 kilometrów. Jako dziecko zapamiętałem z tego pierwszego nabożeństwa przepiękny śpiew mojej cioci, siostry Duras. Do zboru chodziliśmy co tydzień, w zależności od pogody, albo pieszo, albo rowerem. Praktycznie rzecz biorąc, w czasie okupacji nie było takiej komunikacji. Czas okupacji był bardzo trudnym czasem, ale myśmy mieli wyjątkową ochronę Bożą. Mieszkaliśmy blisko stacji, radiostacji naprowadzającej samoloty na lotnisko w Rakowicach i w związku z tym u nas zaopatrywali się oficerowie z tej radiostacji w mleko, masło, kurczaki i w związku z tym mieliśmy dodatkową ochronę przed wszelkiego rodzaju represjami. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, to jest miejsce bardzo blisko mojego dawnego rodzinnego domu. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie ja teraz jestem, stała ta radiostacja, a do mojego domu było może z 200 metrów od tej radiostacji. No i tutaj wydarzyły się różne bardzo trudne sytuacje. Jedną z tych sytuacji to był problem przecięcia kabla do tej radiostacji przez mojego tatę kosą. No i to groziło karą śmierci, ale znów ochrona Boża zadziałała tutaj i jakoś tata z tego problemu się wyplątał. Mój tato zajmował się, miał zawód wyuczony, ale w czasie okupacji wszyscy próbowali wykonywać takie zawody, które umożliwiały przeżycie. I w związku z tym, mimo że tata był ślusarzem maszynowym, to zaopatrzył się w dorożkę i był dorożkarzem. Światek dorożkarzy był specyficzny, to bardzo wśród dorożkarzy płynęło alkoholu, więc tata był dziwowiskiem dla nich i w związku z tym też miejscem ataku w różny sposób. Jednym z takich ataków to było napuszczenie gestapowców na to, że tata nie pije alkoholu i że on
od nikogo się nie napije. I powstał zakład między dorożkarzami a gestapowcami, którzy wsiedli do dorożki, kazali się zawieźć na Wieczystą i tutaj na Wieczystej wysiedli z dorożki, ale przed tym momentem wyjęli pół litra wódki i powiedzieli, że powinien się z nimi napić. Tata odmówił, wyjaśnił dlaczego, jak, ale oni nie dali wiary, tylko żądali wypicia i skończyło się tym, że bagnetem podważyli tacie zęby i zakręcili butelką i całe pół litra wpompowali tego alkoholu do żołądka. Koń był przyzwyczajony i sam prowadził do domu, także kiedyśmy z okien wypatrywali, kiedy tata wróci, zobaczyliśmy jadącą dorożkę bez taty. Byliśmy zaskoczeni i zmartwieni. Na podwórku zorientowaliśmy się, że tata nieprzytomny leżał na tak zwanym koźle tej dorożki. Z sobotą były bardzo duże problemy, dlatego że dorożkarze musieli świadczyć tak zwany szarwach, to jest służenie różnym instytucjom niemieckim, wożeniem właśnie albo urzędników, albo żołnierzy, albo oficerów, albo gestapowców w roli właśnie taksówki obecnej. I jeden z takich dyżurów wypadł tacie w sobotę. W związku z tym tata w piątek pojechał na gestapo i powiedział, że nie może przyjechać z dorożką w sobotę, bo jest adwentystą i świętuje sabat. Nie było wytłumaczenia. Wzięli tatę do osobnego pomieszczenia i takimi pałkami strasznie go zbili i powiedzieli, że na pewno przyjedzie jutro do tej pracy. Tata prawie wrócił do domu nieprzytomny. Myśmy przez dziurkę z bratem, przez dziurkę od klucza, od zamka zaglądaliśmy, co się tam w pokoju, w sypialni dzieje, a plecy i pośladki taty były czarne i mama go smarowała jakimiś maściami. No, przyszedł sabat, tata nie pojechał na to gestapo i cały sabat żeśmy się modlili wszyscy. Następny dzień, poniedziałek, tata pojechał do pracy. Nie wiedzieliśmy, czy wróci znów modlitwy przez cały tydzień do następnej soboty. I w następną sobotę, kiedy nie było żadnego wezwania na gestapo, byliśmy uradowani i już wiedzieliśmy, że Pan Bóg nas ochronił, szczególnie tatę. Na przestrzeni 100 lat adwentystów w Krakowie było około 1500. Średnio to wyglądało w ten sposób, że zbór liczył raz około 120, raz do 200 członków. Ze względu na okresy emigracyjne, takie jak do Australii czy Niemiec Zachodnich w latach 60., 70. i 80. Adwentyści przyjmują chrzest w wieku pełnego zrozumienia zasad wiary, czyli w dorosłym wieku. Statystycznie średnia wieku chrztu w Krakowie była około 33 lat. Najmłodszy ochrzczony członek miał 11, najstarszy 88 lat. Mówi się, że adwentyści żyją długo. W Krakowie średnia długość życia adwentystów waha się około 78 lat. Znaczna większość adwentystów, około 75%, to adwentyści wywodzący się
z kościoła powszechnego, katolickiego, natomiast 25% to z domów adwentowych.